Szanowni Państwo, bardzo prosimy o zajmowanie miejsc. Za kilkadziesiąt sekund zaczynamy transmisję telewizyjną. Bardzo proszę wszystkich Państwa o zajęcie miejsc oraz odrobinę ciszy, abyśmy mogli rozpocząć naszą galę. Bardzo prosimy wszystkich prowadzących, prosimy gospodarzy dzisiejszego wydarzenia o zbliżenie się już do sceny głównej. Przepraszam. Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom. Serdecznie witamy na uroczystej gali Człowieka Roku 2016, Strefy Wolnego Słowa. Witają państwa Dominika Figurska i Marcin Styczeń. Jesteśmy zaszczyceni, że dzisiaj są z nami. Pani prezes Rady Ministrów Beata Szydło.
wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Tegoroczny laureat profesor Sławomir Cęckiewicz. Rodziny smoleńskie. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Witamy marszałków Sejmu i Senatu. Witamy ministrów. Witamy posłów i senatorów. Witamy sekretarzy i podsekretarzy stanu Rady Ministrów. A także przedstawicieli Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jest dzisiaj z nami także ambasador Wielkiej Brytanii Jonathan Nott. A także ambasador Ukrainy Andrzej Deszczycja. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. Witamy prezydentów miast i wojewodów. Witamy laureatów ubiegłych lat, przedstawicieli kultury, duchowieństwa i biznesu. A także witamy serdecznie widzów Telewizji Republika. Witamy wszystkich Państwa zebranych na dzisiejszej gali. Zapraszamy na scenę redaktor naczelną miesięcznika Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo, Katarzynę Gujską-Hejkę. Oj, poproszę o włączenie mikrofonu, już jest włączony. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, my od 2010, w zasadzie od 2011 roku wspominamy tych naszych laureatów i członka redakcji, których z nami już nie ma, którzy polegli 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Państwo właśnie widzą już zdjęcia naszych laureatów, świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci pan profesor Janusz Kurtyka. Bardzo proszę, byśmy minutą wspomnieli te osoby, minutą ciszy. Bardzo dziękuję. A teraz zapraszamy na scenę redaktora naczelnego tygodnika Gazeta Polska, Tomasza Sakiewicza. Szanowni Państwo, jeszcze kontynuując myśl mojej zastępczyni, redaktora naczelnej Nowego Państwa, chciałem powiedzieć, że jest inicjatywa budowy pomnika świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej w 2010 roku i mamy tutaj specjalne stoisko, na którym można zakupić cegiełki. Myślę, że jest nas tyle, na tej sali 700 osób, na drugiej prawie 1000, że wyjdziemy, po prostu my ten pomnik dzisiaj ufundujemy i nie trzeba będzie już gdzie indziej zbierać. Także zachęcam do tego, żeby zajrzeć do tego stoiska, bo to chodzi nie tylko o pamięć, to też jest deklaracja naszej solidarności z tymi, którzy zginęli. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o strefie wolnego słowa. To jest to miejsce, ta uroczystość, dzięki której się tutaj spotkaliśmy. Proszę najpierw
o film o nas, co się zdarzyło w ostatnim roku. Ale nam się wydarzyło. 1 grudnia Gazeta Polska skończyła 190 lat. 2016 to był rok, w którym świętowaliśmy prawie dwa wieki myśli niepodległościowej, współtworzenia historii, dziennikarskiej służby wolnej Polsce. Dziś strefa wolnego słowa to wciąż rosnąca grupa tytułów prasowych, telewizyjnych i internetowych. Gazeta Polska Codziennie jest dziennikiem z największą dynamiką wzrostu, a portal niezależna.pl czyta miesięcznie 3,5 miliona użytkowników, co daje imponujący wynik 55 milionów odsłon. A już w tym roku zaprosimy wszystkich na zupełnie nową niezależną. Właśnie pracujemy nad wyglądem portalu, który, gwarantujemy, będzie jeszcze lepszy od obecnego i w ten sposób nas też obejmie dobra zmiana. A ten rok zaczynaliśmy dobrze. Zaczynaliśmy w dobrym towarzystwie, razem z naszymi laureatami zeszłorocznych nagród. Później inni wzięli z nas przykład i też ich ponagradzali, ale to inna opowieść. Krótki przegląd najważniejszych okładek, czyli kilka przykładów na to, jak dziennikarze tygodnika Gazeta Polska opisywali w tym roku ten ciągle zmieniający się świat. Uwaga! Te buraki to nie był rolniczy temat. Może pan odpowiedzieć nam? Jak widać, nasi dziennikarze nawiązywali dialog. Dlaczego nie dopuścił pan sędziów wybranych przez Sejm Rzeczpospolitej? Dzielnie spierali się na rzeczowe argumenty i uważnie wsłuchiwali się w każdy głos. Dlaczego pani nie było tutaj w czerwcu? Takie pytanie, jak już. Były też chwile, które dosłownie spędzaliśmy z pieśnią na ustach. Pod patronatem Strefy Wolnego Słowa odbyła się seria eksperckich debat. Gościem specjalnym klubów Gazety Polskiej był wicepremier Mateusz Morawiecki. Mamy nadwyżkę, ale też tą najwyżkę, pamiętajmy, mamy dzięki tym dwóm trzecim. W 2016 roku po raz pierwszy przyznaliśmy statuetkę Polski Przedsiębiorca Roku. Ten tytuł przyznaje redakcja Gazety Polskiej Codziennie. Mocno przeżywaliśmy wielkie wydarzenia, nazwijmy to literackie. Ukazał się kolejny tom resortowych dzieci. Tym razem poznaliśmy bliżej polityków. Warto nadmienić, że autorzy bestsellerowej serii Kania Marosz-Targalski byli za nią nagradzani przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Laury zebrała też Magdalena Piejko za film Tam, gdzie da się żyć. A nagrodę główną zgarnął bliżej nieznany Michał Rachoń. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. W minionym roku mogliśmy nareszcie z honorami pożegnać naszych bohaterów. Pogrzeby Inki Siedzikówny i Zagończyka oraz majora Łupaszki stały się potężnymi manifestacjami patriotyzmu. Podczas Światowych Dni Młodzieży usłyszeliśmy. To, co najpiękniejsze w tym momencie, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, to były te podwójne wybory, które miały miejsce w Polsce w roku ubiegłym. Rośnie serce, że jednak można zmieniać rzeczy, które były niezmienialne, prawda? Które były zatwardziałe, które były zaskorupiałe, z trudem, ale zmiana jest możliwa. Na zjeździe klubów Gazety Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości odwoływał się do współpracy z naszym ruchem społecznym. Jeżeli chcemy, żeby ta dobra zmiana rzeczywiście nastąpiła, to może to nastąpić tylko wtedy, jeżeli mamy do czynienia, czy będziemy mieli do czynienia z takim współdziałaniem czegoś, co jest od dołu,
i czegoś, co jest od góry. Tylko od góry się nie da zrobić. Trzeba działać z dwóch stron. W tej chwili ten ruch społeczny jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebny. Na kluby Gazety Polskiej zawsze można liczyć. Udowodniliśmy to w grudniu, a naczelny podsumował to tak. To, żeście w 24 godziny tutaj przyjechali, pokazaliście, że wy jesteście tą pierwszą kadrową. Tyle tylko, że już w liczbie legionów. Witamy nasze legiony, bardzo tu dzisiaj obecne. Ja powiem tylko kilka zdań o strefie wolnego słowa. Zaczęło się wszystko od Gazety Polskiej 24 lata temu. Wtedy razem z Piotrem Wierzbickim wznowiliśmy wydawanie tytułu, który 1 grudnia zeszłego roku obchodził 190 lat. Tytułu, który pracował Maurycy Mochnacki, Józef Ignacy Kraszewski, Henryk Sienkiewicz, to tu wydano Quo Vadis, za które Henryk Sienkiewicz dostał Nagrodę Nobla. Oczywiście my nie przepisujemy sobie ani powieści Sienkiewicza, ani Nagrody Nobla, choć no. Natomiast inspiracja i to, że zawsze była to gazeta obozu romantycznego. Dostaliśmy od Sławka Sokołowskiego wydanie z 1830 roku Gazety Polskiej. Proszę sobie wyobrazić, o czym pisze Gazeta Polska, o wyłapanych przez powstańców listopadowych aktywach rosyjskiej agentury. Jakie to coś przypominające. Gazeta Polska to pierwszy tytuł, potem w tym konsorcjum powstało Nowe Państwo, którego przejęliśmy wydawanie, połączyliśmy z Niezależną Gazetą Polską, którą wydawaliśmy wcześniej, miesięcznik. Mamy tu portal niezależna.pl, który dzisiaj czyta 3,5 miliona, 4 miliony ludzi w zależności od miesiąca stale, tak? Czyli dla 4 milionów ludzi to jest podstawowe, czy w każdym razie bardzo ważne źródło informacji. Mamy Gazetę Polską codziennie, bardzo trudne dziecko w czasach rządu Donalda Tuska, bo za każdym razem patrzyłem, czy moi znajomi komornicy przyjdą po mnie, czy nie przyjdą, kiedy podpisałem weksle, żeby zadłużyć się i wydawać tą gazetę, za zgodą rodziny, zresztą, bo rodzina też musiała weksle podpisać. Mamy Gazetę Polską w Łodzi, to była pierwsza telewizja, poważna telewizja internetowa, przynajmniej po naszej stronie, która powstała. I zainspirowała nas do powołania Telewizji Republika. To już był sojusz kilku redakcji, no ale jak wiecie, dzisiaj Gazeta Polska jest tam medium dominującym. Bardzo trudne dziecko, prosimy, żeby pamiętać o tym dziecku. Pani premier obiecała, że odwiedzi Telewizję Republika, także trzymamy za słowo. Też widzę tutaj Mateusza Morawieckiego, który się cieszy, że będzie mógł u nas wystąpić, wielu znaczących polityków. Przypominam, że Antoni Macierewicz był niedawno, podkreślał wagę tej telewizji. Ja tylko tak przemawiam się, bo wiecie, sytuacje się zmieniają, a to, co my tworzymy, trwa od przynajmniej 24 lat, żeby nie powiedzieć od 190. I w trudnych chwilach, jak widzieliście przed chwilą, można na nas liczyć. Czasem tylko na nas, a czasem razem z innymi, ale można na nas zawsze liczyć. I ostatnie nasze dziecko, firma StreamOne, streamingowa, którą połączyliśmy, zintegrowaliśmy z naszymi mediami. Tutaj są osoby, które ze Stanów, z Paryża, z Anglii nadają relacje i mamy szansę, każdy z nas może zostać wozem transmisyjnym, dziennikarzem obywatelskim, to już jest zupełnie inna jakość. Każda msza święta księża biskupi może być transmitowana ze zwykłej komórki i teraz nie można się wymówić, że ktoś nie miał czasu, po prostu wystarczy wejść na Niezależną i zobaczyć w wielu innych miejscach stream wszelkich uroczystości kościelnych. Rozwijamy się pod tym względem. To jest strefa wolnego słowa, ale nie zapomnijmy o najważniejszym kapitale, o klubach Gazety Polskiej. Ponad 400 klubów. Czasem ktoś mówi, że to enigma, bo jak ustalić członków? Nie wszyscy płacą składki. Często nawet nie do końca wiemy, kto jest szefem. Ja nie znam już wszystkich szefów, nie mogę odwiedzić wszystkich klubów, jest to niemożliwe. Robię co mogę, ale to już nie da rady. Tak? Nawet gdybym się sklonował i byłoby nas trzech, czterech albo pięciu, to też bym już nie dał rady.
Ale w takich sytuacjach, kiedy 24 godziny kilkanaście tysięcy osób stawia się, ja nie wiem, jakie są zdolności mobilizacyjne polskiej armii, Antoni Macierewicz pewnie by nam powiedział, ale to mniej więcej jest zbliżone. Tak? Kluby wykazały się dobrą zdolnością mobilizacyjną, jak niezła armia. A że są to często działacze Solidarności, działacze KPN-u, działacze Solidarności walczącej NZS-u, to potrafią działać w warunkach partyzantki, którą nam stworzył Donald Tusk, za co mu bardzo dziękujemy, bo gdyby nie jego rządy, to być może nasze media, nasze kluby się by tak nie rozwinęły. Nic tak Polaków nie hartuje, jak prześladowane. Ale żeby za dużo się nie chwalić, bo konkurencja mogłaby tego nie znieść już, przejdźmy do naszych laureatów. Myślę, że nasi prowadzący pięknie zapowiedzą pierwszego laureata. Drodzy Państwo, przed nami najważniejszy moment tego wieczoru. Za chwilę poznamy laureatów trzech nagród. Nagrody Człowiek Roku Gazety Polskiej, nagrody imienia świętego Grzegorza I Wielkiego i nagrody klubów Gazety Polskiej. Rozpoczniemy od nagrody Człowiek Roku Gazety Polskiej. Polska gospodarka jest w rękach szaleńców i szarlatanów, straszył Leszek Balcerowicz, a Ewa Kopacz była pewna, że nie starczy pieniędzy na 500+. Po roku okazało się, że pod rządami Mateusza Morawieckiego bezrobocie jest najniższe od 1989 roku. Budownictwo mieszkaniowe kwitnie. Ubóstwo dzieci spadło o 94%, a deficyt jest niższy od planowanego. Wreszcie rozpoczęła się też odbudowa polskiego kapitału. Zapraszamy redaktora Tomasza Sakiewicza o wygłoszenie, prosimy o wygłoszenie laudacji. Bardzo trudna ta laudacja, ponieważ pan premier Morawiecki ma taką dobrą cechę dla dziennikarzy, jest doskonały PR-owo, w związku z tym, żeby go przebić, naprawdę trzeba trochę poćwiczyć, trzeba się postarać. Poza tym, jak sam wspomniał, to co może powiedzieć jako minister rozwoju, nie wolno mu mówić jako ministrowi finansów, bo ma zakaz od ministra finansów. W związku z tym ja też muszę uszanować tą retorykę, nie obiecywać za niego za dużo. Ale dlaczego taka nagroda? Bo ta nagroda jest przyznana przez redakcję Gazety Polskiej. Czyli ludzi, którzy generalnie zawsze mają trochę na pieńku z władzą. Jak kiedyś powiedziałem, że PO mimo licznych prób nigdy nas nie da rady aresztować, a parę razy była już decyzja o aresztowaniu, z prostego powodu, bo oni nie mieli dosyć sił, energii, a jak nasi kiedyś zechcą, to niestety to dokonają. I to są ludzie takiej silnej woli, którzy potrafią zmieniać Polskę. Co Mateusz Morawiecki wniósł do naszego życia publicznego, do naszej myśli publicznej? Wizję. Pewną wizję państwa, kraju, gospodarki. I gdyby chcieć tą wizję jakoś opisać, to można powiedzieć tak. Dobry gospodarz dba o swoje gospodarstwo i o swoich mieszkających domowników. I okazuje się, że dbałość o obywateli tego kraju gospodarce nie zaszkodziła, tylko pomogła. Dzisiaj mamy połowę mniejszy deficyt niż planowano finansowy. Dzisiaj mamy najniższe w historii wolnej gospodarki bezrobocie. Dzisiaj mamy bardzo dobre wskaźniki, które dają nam podstawy solidnego wzrostu, a jednocześnie zlikwidowaliśmy większość nędzy wśród dzieci i w ogóle bieda w Polsce spadła. Okazuje się, że można myśleć o zwykłych ludziach i dobrze prowadzić gospodarkę. Dlaczego takie to ważne? Ponieważ od 1989 roku tłumaczono nam, że jest dokładnie odwrotnie. Trzeba być brutalnym, bezwzględnym, trzeba poświęcić słabych, i wtedy gospodarka będzie się świetnie rozwijać. Okazało się, że nie tylko zmieniliśmy to faktycznie, zmieniliśmy to mentalnie. Tak? Leszek Balcerowicz może dalej wygłaszać swoje farmazony, ale na Ukrainie. Przepraszamy tu pana ambasadora za to, naprawdę nie chcieliśmy tego. Dzisiaj oblicze Polski się zmienia
pod wpływem tej prostej myśli, że człowiek jest najważniejszy i dbałość o człowieka może sprzyjać gospodarce. I to pozostanie, bo ten eksperyment się już udał. Tego się już nie da nam zabrać. Tego nikt nie odbierze obozowi patriotycznemu, że wprowadzili coś, w co nikt nie wierzył, a okazuje się, że się udało. I będzie się dalej udawać. Jest taki film Misja, w którym była debata, dlaczego u Indian, którzy byli z jezuitami, dobrze rośnie herbata, a u tych, którzy byli w niewoli, źle rośnie herbata. Ten sam gatunek herbaty, ten sam klimat, ta sama ziemia. I jeden z jezuitów wytłumaczył, bo człowiek, który czuje się wolny i godny, lepiej pracuje. Dzisiaj podstawą wzrostu polskiej gospodarki jest wiara ludzi w Polskę. W to, że ten kraj o nich nie zapomniał. I ja myślę, że to jest największa zasługa premiera Morawieckiego. Wprowadził to trwale do gospodarki. Oczywiście strasznie się denerwuje, jak patrzy na roczniki GUS-u, czy będzie 2,8, czy 3,2. Ja bym się tak nie przejmował tym zupełnie, bo to jest trochę jak z ocenami w szkole. Wskaźniki GUS-u nie przesądzają o wiedzy. Natomiast to, co mamy w kieszeni, przesądza o tym, czy mamy co jeść. A dzisiaj te kieszenie są trochę bardziej pełne. I za to chcieliśmy podziękować. Panie i panowie, pan premier Morawiecki, laureat Gazety Polskiej za rok 2016. Pani premier, panie marszałku, panie panowie ministrowie, panie panowie posłowie, senatorowie, panie redaktorze, szanowni państwo. Kiedy w latach 80. taką żmudną, mozolną, monotonną pracą na sicie i na powielaczu, jak który się wolno kręcił, jak wiadomo, staraliśmy się powolutku kruszyć ten mur, ten beton komunistycznej propagandy, to nie wydawało nam się wtedy, ja uczciwie powiem, nie wydawało mi się wtedy, że ta praca może być kiedyś takim sukcesem zwieńczona, że może być tak skuteczna. Kiedy jednego z redaktorów Gazety Polskiej parę lat temu, w czasach minionych, słusznie zapytałem też o wiarę w to, co robi, w tę właśnie ten codzienne wydawanie prasy, która jest w końcu nieprawomyślna, jak na owe czasy, o tą nadzieję na zmianę, to właściwie odpowiedź była podobna. Tak sobie uświadomiłem to wtedy, parę lat temu, jak trudna jest rzeczywistość, jak z trudem kruszy się mur wtedy komunizmu, a dzisiaj postkomunizmu. Bo dla mnie, szanowni państwo, postkomunizm się nie skończył. My walczymy cały czas z postkomunizmem. Komunizm też się nie skończył 4 czerwca 1989 roku. Może formalnie się skończył 2 lata później z wolnymi wyborami. Ale postkomunizm trwa. Postkomunizm to dla mnie ciągłość instytucji, ciągłość sądów, ciągłość pewnych instytucji, chociażby takich niewinnie brzmiących jak uczelnie wyższe, gdzie tam jeden do jeden właściwie ten świat stary został przeniesiony do nowej rzeczywistości i my dzisiaj wiemy, jak bardzo utrudnia nam to prowadzenie różnych naszych działań, również różnych naszych działań gospodarczych. Ja bardzo cieszę się, że tutaj kolega redaktor Sakiewicz tyle ciekawych interpretacji gospodarczych nam przytoczył, ale oczywiście staramy się zmienić generalnie architekturę i model gospodarczy. Taka jest prawda. Tak jak ta pedagogika wstydu, którą byliśmy futrowani przez 20 kilka lat, miała być takim zachodnioeuropejskim standardem, albo nierówno dzielone owoce wzrostu miały oznaczać, że to jest właśnie gospodarka rynkowa i tak ma być. A taki kompradorski kapitalizm miał oznaczać normalność. To wiele osób na czele z Gazetą Polską w czasach trudnych walki z tym postkomunizmem przez wiele, wiele
lat, trudnych lat, nie godziła się z tą rzeczywistością. Ja bardzo dziękuję za tą nagrodę. Cieszę się, że jakąś cegiełkę mogę do tego dołożyć. Nie przesadzajmy z tym wizjonerstwem, bo w następnym jakimś odcinku wiadomego kabaretu zostanę przedstawiony ze szklaną kulą albo jako Gandalf jakiś, czy bym nie chciał, no ale się nie poradzi na to już nic za bardzo. To jest tak naprawdę realizacja pewnej wizji Prawa i Sprawiedliwości, którą mam zaszczyt wykonywać, reprezentować, zresztą w drużynie pani premier Beaty Szydło, która też znakomicie nie tylko prowadzi nasze działania, ale też właśnie pomaga kruszyć to, co było do tej pory tak trudne do przewalczenia, a mianowicie tą Polskę resortową. To brzmi trochę technicznie, ale wierzcie mi państwo, jest niezwykle ważne dla skuteczności różnych naszych działań, dla skuteczności również działań gospodarczych. Również chciałem podziękować, pogratulować drugiemu laureatowi, panu Sławomirowi Cęckiewiczowi, za to, że właśnie stał w tych bardzo trudnych latach po stronie prawdy i tę prawdę mocno i jednoznacznie zawsze przekazywał do opinii publicznej. To jest niezwykle ważne, że w ten sposób staraliśmy się walczyć z tym postkomunizmem. Wiecie państwo, co jeszcze łączy? Tak sobie przyszło mi do głowy, jak jechałem tu po drodze, postkomunizm z komunizmem, że zawsze za granicą używają tylko części naszej narodowej flagi. Komunizm używał tej czerwonej, prawda, jak jeździł gdzieś tam za granicą, a postkomuniści bardzo często z białą flagą za granicą i właśnie to poklepywanie po plecach. To poklepywanie po plecach to taki właśnie miał być wyraz, że jesteśmy tutaj właśnie doceniani, prawda? No to jest właśnie to charakterystyczne dla postkomunizmu. Więc ja odczytuję tę nagrodę, za którą jestem bardzo wdzięczny, bardzo dziękuję, wielki honor, jako pewnego rodzaju zobowiązanie też na przyszłość i dołożenie w tej sztafecie od 190 lat, czy może nawet jeszcze dłuższej, dołożenie jakiegoś małego kamienia do tej przepięknej budowli, jaką jest Polska Niepodległa i bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Niech żyje Polska. Wicepremier Mateusz Morawiecki. Za chwilę zaprosimy kolejnego laureata. Będzie to nagroda imienia świętego Grzegorza I Wielkiego. Sławomir Cęckiewicz. Dość paktów z czerwonymi. Pod takim hasłem zaczynał w Federacji Młodzieży Walczącej, jako długowłosy słuchacz heavy metalu. Dzięki jego książkom możemy bronić się przed długim ramieniem Moskwy i znamy prawdziwe biografie Anny Walentynowicz i Lecha Kaczyńskiego z jednej, a Lecha Wałęsy z drugiej strony. W tym roku z jego inicjatywy wrócili do ojczyzny pułkownik Ignacy Matuszewski i major Henryk Flojar Reichmann. A o wygłoszenie laudacji poprosimy panią Katarzynę Gujską-Hejkę. Szanowni państwo, my przyznajemy nagrodę Grzegorza I Wielkiego tym, którzy w sposób szczególny w mijającym roku przyczynili się do obrony prawdy w życiu publicznym. Wszyscy już doskonale wiedzą i znają imię i nazwisko naszego laureata za rok ubiegły. Ja postaram się to tak bardzo krótko, ten wybór uzasadnić. Przed chwilą też na filmie państwo usłyszeli, że możemy się dzięki naszemu laureatowi bronić przed tym długim ramieniem Moskwy, a my doceniliśmy działania, niezwykle konsekwentne i bardzo zdeterminowane działania naszego laureata na rzecz ucięcia, skrócenia tego ramienia. Miejmy nadzieję, że ucięcia po prostu tego długiego ramienia Moskwy i za to tę nagrodę przyznajemy. Poza tym przyznajemy ją również za niezwykle konsekwentne,
i od lat prowadzone działanie na rzecz odkłamania najnowszej historii Polski. Ja mam wrażenie, że nie tylko tych najnowszych naszych dziejów, ale i naszej teraźniejszości, ale w pewnym sensie też naszej przyszłości, bo wszystko to, czego się dowiadujemy dzięki pracom badawczym, badaniom pana profesora Sławomira Cęckiewicza, no, to nie tylko wiedza o naszej przeszłości, ale również to podstawa do budowania bezpieczeństwa naszej przyszłości. I za to bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również za to, że podejmuje pan tak no, bardzo konsekwentnie, ale też i skutecznie działania na rzecz zlikwidowania tej komunistycznej, postkomunistycznej strefy tajności, która jednak cały czas w Polsce istnieje, bo bardzo bym chciała, żeby wszyscy wiedzieli o tym, że pan profesor to w zasadzie w dużej mierze dzięki jego pracy i staraniom, czasami nawet walce, likwidowane są w zasadzie, otwierane te tajne archiwa, nie tylko wojskowe, ale również cywilne. I to wielka zasługa pana profesora i bardzo się z tego cieszymy, to doceniamy. Bardzo serdecznie zapraszam pan profesor Sławomir Cęckiewicz. Nie jestem tak dobry jak pan premier Morawiecki, o czym powiedział pan redaktor, więc mam tu karteczkę taką, którą będę się posiłkował. Oczywiście bardzo dziękuję. Już po raz trzeci jestem laureatem Strefy Wolnego Słowa. Można powiedzieć, osiągnąłem już wszystko z dniem dzisiejszym, bo jestem laureatem Gazety Polskiej razem z panem doktorem Gontarczykiem za książkę S.B.A. Lech Wałęsa. Dostałem nagrodę klubów Gazety Polskiej, no i dzisiaj nagroda świętego Grzegorza Wielkiego. Więc potrójny laur. A skoro potrójny, liczba 3 powinna nam się kojarzyć z absolutem, z tą najważniejszą prawdą, oczywiście prawdą o Panu Bogu w Trójcy Jedynym. I o tej prawdzie mówił kiedyś święty Grzegorz I Wielki, że nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia niż wyrzec się prawdy. Oczywiście on mówił o tej prawdzie najważniejszej, o prawdzie wiary, ale przecież z umiłowania tej prawdy wynika umiłowanie innej prawdy, w tym oczywiście prawdy historycznej, prawdy w historii. Historyk w tym sensie jest tylko współpracownikiem prawdy, jak mówił jeszcze będąc kardynałem Benedykt XVI. Jest, można powiedzieć, tragarzem prawdy, dźwiga na swoich ramionach prawdę historyczną, bardzo często gorsząc innych, wbrew innym. I to jest oczywiście zadanie dość trudne, ale chciałbym, korzystając z okazji, że tutaj mamy elitę Rzeczpospolitej na tej sali, powiedzieć coś, co po raz pierwszy chyba sformułował siedzący tutaj profesor Andrzej Zybertowicz, że prawda potrzebuje oręża. Oczywiście to nie jest myśl, można powiedzieć, do końca nowatorska, ale jakby w Polsce zapomniana. Prawda potrzebuje oręża, prawda domaga się oręża, bo prawda sama, wbrew przekonaniu, jak myślę, większości Polaków nie zwycięży. I to jest ta okazja, to jest ten moment, w którym państwo polskie jest rządzone przez patriotyczną elitę, która może tej prawdzie pomóc. I myślę tutaj między innymi o tej sprawie, o której pani redaktor wspomniała, o zbiorze zastrzeżonym, o dokończeniu rozrachunku z przeszłością, o dezubekizacji cywilnych, wojskowych, tajnych służb. To są wszystko bardzo ważne decyzje, można powiedzieć, wieńczące nasze odcięcie się od komunizmu i pogrzebanie tego postkomunizmu III Rzeczpospolitej. Oczywiście ja nie jestem jakimś herosem prawdy. Te słowa, które tutaj padły
są na wyrost, znacznie na wyrost. Można powiedzieć, powołując się na wielkiego polskiego poetę Zbigniewa Herberta, że cechuje mnie zaledwie odrobina koniecznej odwagi. Właśnie ta odrobina. I za to docenienie tej odrobiny chciałem Państwu serdecznie podziękować. Bardzo Wam dziękuję. Jesteście rzeczywiście częścią tej odrobiny koniecznej odwagi, która nie tylko mi, nie tylko mnie na początku lat 90. dała nadzieję, że Polska się kiedyś może zmienić, że doczekamy takiego dnia właśnie jak dziś, jak teraz. I może na koniec chciałem podkreślić, że kroczę ścieżkami, które przede mną przemierzali ludzie naprawdę dla mnie bardzo ważni. I to są bardzo często osoby, które zostały przez strefę wolnego słowa w ubiegłych latach docenione. I myślę tutaj szczególnie o czterech takich osobach. O Krzysztofie Wyszkowskim, o Antonim Macierewiczu, o Janie Olszewskim, o Januszu Kurtyce. Wszyscy oni mi coś dali. Krzysztof Wyszkowski, że tak powiem, przegadał ze mną historię Polski, historię ruchów antykomunistycznych. Bardzo dużo mi dał. Antoni Macierewicz pokazał, że antykomunizm może być realny, może być integralny, że on nie musi cechować tylko ludzi w okresie komunizmu, gdzie to jest oczywiste, że z komunizmem należało walczyć, ale również ludzi, którzy kierują się antykomunizmem w warunkach niepodległego państwa, niedoskonałego państwa, po to, żeby ten komunizm dobić, żeby dobić postkomunizm. I tego antykomunizmu pan minister Macierewicz, co jest bardzo ważne i to nie jest cecha, jak państwo wiecie, powszechna wśród polityków, nie chowa go do kieszeni w momencie, w którym zostaje ministrem. No tak się stało, że jest trzeci raz dopiero ministrem. Jan Olszewski w 91 roku, kiedy tworzył rząd, a zwłaszcza w tych dramatycznych chwilach z wiosny, z maja, czerwca 92 roku, uzmysłowił mi, że Polska może mieć rząd patriotów, że jest jakaś szansa, że to nie jest tak, że ten postkomunizm okrągłostołowy jest domknięty, że nic nie da się zrobić. Wiecie Państwo bardzo dobrze, że Polaków cechuje defetyzm. Jan Olszewski już w 92 roku pokazał, że to jest możliwe, że może powstać w jakiejś konstelacji politycznej rząd patriotyczny. I Janusz Kurtyka, świętej pamięci Janusz Kurtyka, który w jakimś sensie podobnie jak pan minister Macierewicz został prezesem i nie zadowolił się tym, że został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, tylko podjął decyzję, która go kosztowała, można powiedzieć, wszystko. Pewnie gdyby nie zginął w Smoleńsku, Platforma Obywatelska wysadziłaby go ze stanowiska prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dlatego że odważył się wydać jedną z kilkuset książek, ale ta jedna zaważyła na politycznej decyzji o jego usunięciu i o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Innymi słowy, wymieniam te cztery bardzo ważne dla mnie postaci, bo to są postaci, które łączą umiłowanie prawdy i właśnie ten oręż, który jest niezbędny do tego, żeby prawdy bronić. I tym osobom składam hołd, tym osobom chyba najwięcej zawdzięczam. I bardzo się cieszę, że jestem wśród właśnie tych osób, które Państwo w ubiegłych latach docenili i wręczyli im tą samą nagrodę, którą wręczacie dzisiaj Państwo mnie. Bóg zapłać, niech żyje silna, niepodległa, wielka Polska. Dziękuję. Profesor Sławomir Cenckiewicz. Yeah.
laureat Nagrody imienia świętego Grzegorza I Wielkiego. Profesor Sławomir Cenckiewicz. Drodzy Państwo, za chwilę poznamy laureata szczególnej nagrody, Nagrody Klubów Gazety Polskiej. Zapraszam na film. Beata Szydło. Gdy córka górnika, która w czasie studiów tworzyła słynne krakowskie szopki bożonarodzeniowe, wkroczyła do wielkiej polityki, towarzyszyło temu niedowierzanie. Szybko okazało się, że jej pracowitość, kompetencje i spokój są idealną odtrutką na polityków od PR-u i ośmiorniczek, a feministki znalazły potwierdzenie, że premier kobieta może odnieść w polityce, także międzynarodowej, sukces, choć jakoś nie okazały z tego powodu entuzjazmu. Szanowni Państwo, o wygłoszenie laudacji poprosimy aż trzy osoby. Zapraszamy na scenę pana Ryszarda Kapuścińskiego, prezesa Klubów Gazety Polskiej. Panią Mirosławę Woroniecką, przewodniczącą Klubu Gazety Polskiej w Paryżu oraz koordynatora Klubów Gazety Polskiej w Europie Zachodniej. Oraz pana Macieja Rusińskiego, przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej w Nowym Jorku oraz koordynatora Klubów Gazety Polskiej na Stany Zjednoczone i Kanadę. Szanowne panie, szanowni panowie, coroczna Nagroda Człowieka Roku Klubów Gazety Polskiej to wyróżnienie wyjątkowe. Przyznawane osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Polski i strefy wolnego słowa. To nagroda od członków ponad 400 klubów Gazety Polskiej, czytelników i sympatyków strefy wolnego słowa. Co ważne, nie przyznaje je żadne gremium, lecz ludzie, którzy swoją codzienną pracą udowadniają swoją miłość do Polski. Klub ma tylko jeden głos. Dlatego klubowicze z rozwagą podejmują decyzję poparcia swojego kandydata. Czasami w klubach trwa wielotygodniowa dyskusja, dla kogo oddać głos. Po raz dziewiąty kluby Gazety Polskiej wybrały Człowieka Roku, tym razem za rok 2016. Szanowne panie, szanowni panowie, mam ogromny zaszczyt powiadomić, że decyzją członków klubów Gazety Polskiej laureatką nagrody przyznawanej przez nasze środowisko została pani premier Beata Szydło. Szanowna laureatko, szanowni państwo, obserwując codzienną pracę pani premier, można wręcz stwierdzić, że jej sposób kierowania rządem będzie w przyszłości przykładem dla innych. A nasze nadzieje na dobrą zmianę dla Polski spełniają się na naszych oczach. Takie programy rządu jak Rodzina 500+, Mieszkanie Plus, podniesienie płacy minimalnej, podwyższenie najniższych emerytur, wprowadzenie zakazu odbierania rodzinom dzieci z powodu biedy, powrót do poprzedniego wieku emerytalnego i wprowadzenie prawa ułatwiającego ściąganie alimentów, ale też najniższe od 25 lat bezrobocie przywróciły godność wielu Polakom. Nie można również zapomnieć o najważniejszych wydarzeniach w Polsce w 2016 roku, takich jak udany szczyt NATO w Warszawie oraz wspaniałe i bezpieczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, które rozsławiły Polskę i polską gościnność na całym świecie. Szanowni Państwo, nasza nagroda jest uhonorowaniem wiedzy, odwagi, poświęcenia i ciężkiej pracy w służbie dla Rzeczypospolitej. Pani premier Beata Szydło nigdy nie odmówiła spotkania z członkami klubów Gazety Polskiej. Zawsze, pomimo wielu obowiązków, znalazła czas na spotkanie i podzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Do historii przeszły jej wizyty na zjazdach klubów Gazety Polskiej i słowa, kiedy z troską mówiła o Polsce, o nadziejach, jakie wiąże ze zmianami, które wkrótce muszą nastąpić w naszym kraju. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że za spełnienie nadziei większości Polaków będzie niebawem sama odpowiadać i je realizować.
ale po roku pełnienia odpowiedzialnej funkcji premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej możemy z ręką na sercu stwierdzić, że daje radę. Dla nas, dla Polski, dla dobra Polski bogatej i suwerennej. Szanowna pani premier, za to wszystko z całego serca dziękujemy. Szanowni Państwo, nową broszkę również otrzymałam. Pięknie było. Bardzo cenną i zaraz ją założę. Panie Marszałku, Panie Premierze, Państwo Ministrowie, Ekscelencje, Panie, Panowie Parlamentarzyści, Redaktorzy, Szanowni Państwo, ale przede wszystkim kłaniam się bardzo nisko członkom klubów Gazety Polskiej i chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować. Rozpocznę od podziękowań. Chcę podziękować bardzo serdecznie wszystkim Państwu, którzy podjęliście decyzję, że to ja mam otrzymać Waszą wspaniałą nagrodę. Nagrodę szczególną, jak było tu już mówiono, bo jest to nagroda, która wypływa spośród dyskusji we wszystkich klubach, spośród dyskusji wszystkich członków. I tak jak już mówił pan przewodniczący, bardzo przemyślana, bardzo wydyskutowana. Ale ja odbieram ją jako nagrodę Polaków. Nagrodę, którą właśnie obywatele postanawiają dedykować osobie, którą uznają w danym roku za dla nich tą godną wyróżnienia. Bardzo serdecznie za ten zaszczyt dziękuję. Ale chcę też podziękować wszystkim tym, z którymi miałam zaszczyt przez te 12 miesięcy, a właściwie mogę powiedzieć 24 miesiące, bo przecież ta droga do tego, byśmy dzisiaj mogli zmieniać Polskę, rozpoczęła się dużo wcześniej. Rozpoczęła się wiele, wiele lat temu, kiedy pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości pod kierunkiem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego rozpoczął zmianę. To właśnie wtedy rodziła się ta wizja, jak Polska ma wyglądać. Ten rząd, który dał podwaliny i fundamenty do wszystkich działań, które Prawo i Sprawiedliwość w kolejnych latach podejmowało. Wtedy, kiedy nie było łatwo, kiedy byliśmy w opozycji, ale to była opozycja, która również decyzją premiera Kaczyńskiego polegała na tym, że jeździliśmy po Polsce i spotykaliśmy się właśnie z wami, z Polakami. Spotykaliśmy się często na niełatwych rozmowach, ale to od państwa również uczyliśmy się tego, jaka ta Polska ma być. I przez te 8 lat udało się stworzyć program, który potem pokazaliśmy w kampanii wyborczej. Najpierw prezydenta Andrzeja Dudy, a potem w kampanii Prawa i Sprawiedliwości. I dzisiaj możemy właśnie zmieniać Polskę. Zmieniać Polskę dla Polski, dla Polaków, zmieniać Polskę tak, jak życzą sobie tego polskie rodziny. I chcę podziękować wszystkim moim współpracownikom, koleżankom i kolegom ministrom, z którymi mam zaszczyt pracować w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
wszystkim koleżankom i kolegom z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, wszystkim tym, którzy nas wspierają, wszystkim tym, którzy w terenie realizują to, co jest przez nas przygotowywane. To nie jest łatwa praca. To nie jest też praca, która często zyskuje dużą aprobatę, bo trzeba umieć i umiejętnie przekonywać i coraz więcej jest tych przekonanych i to jest przede wszystkim wasza zasługa, bo to wy państwo na co dzień tłumaczycie tym niedowiarkom, którzy nie wierzą w to, że Polska może być państwem bezpiecznym, Polska może być państwem, w którym rodziny żyją godnie. Ja dzisiaj rano byłam z panią minister Elą Rafalską w Stalowej Woli. I tam było bardzo wzruszająca uroczystość otwarcia nowego żłobka, w którym dzieci znalazły opiekę, a ich rodzice dzięki temu, że dzieci są bezpieczne, będą mogli pracować. To jest mądra polityka prezydenta Stalowej Woli, Lucjusza Nadbereżnego, ale to jest też mądra polityka polskiego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości. I to, że dzisiaj rodzina jest dla nas najważniejsza, że wszystko to, co robimy, robimy z myślą o polskich rodzinach, to nie są tylko słowa, ale to są fakty. A ja dzisiaj te fakty mogłam zobaczyć osobiście w żłobku w Stalowej Woli. I życzyłam prezydentowi Nadbereżnemu, żeby niedługo już w tym żłobku brakło miejsc. I wierzę, że tak będzie. Wierzę w to, że polskie rodziny będą szczęśliwe, że będą rodziły się kolejne dzieci i że będą bezpieczne, że będzie dobrze funkcjonująca polska szkoła, że pacjenci w Polsce zawsze znajdą opiekę. Seniorzy nie będą musieli się martwić o to, że nie starczy im na leki, a gospodarka będzie się rozwijała zgodnie z wizją Mateusza Morawieckiego. I wierzę w to bardzo głęboko, że Polska ma dobrą przyszłość. I Polska jest państwem, które dzisiaj jest dla wielu, wielu ludzi na całym świecie państwem, którego nam zazdroszczą. Jesteśmy bezpieczni, jesteśmy suwerenni, jesteśmy dumnym narodem. Kiedy byłam w Strasburgu, kiedy była debata na temat Polski, właśnie to podkreśliłam. Jesteśmy dumnym, suwerennym narodem. Polacy zbyt długo walczyli o swoją wolność, by tak łatwo z niej dzisiaj rezygnować. I myślę, że do tych idei, o których była tutaj mowa, do wizjonerstwa, do prawdy, musimy jeszcze dołożyć właśnie wolność. I rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem wizjonerskim, rządem prawdy i rządem wolności. Ale nie byłoby rządu Prawa i Sprawiedliwości, gdyby nie wy wszyscy. To jest wasz rząd. To jest rząd Polaków. To jest rząd wszystkich tych ludzi, którzy dzisiaj myślą przede wszystkim o naszym wspólnym domu, o naszej ojczyźnie, o Polsce. Będziemy robić wszystko, by ta idea wolności, prawdy łączyła się we wspaniałą wizję rozwoju i przyszłości Polski, polskich rodzin. By ci, którzy dzisiaj są poza granicami Polski, wracali tutaj, bo jest bezpiecznie, bo jest praca, bo jest przede wszystkim troska państwa o każdego obywatela. Tacy jesteśmy, ludzie Prawa i Sprawiedliwości. Zwykli ludzie, zwykli obywatele. Mamy różną historię, różny sposób dochodziliśmy do miejsca, w którym dzisiaj się znajdujemy. Los i historia wyznacza nam zawsze zadania, które podejmujemy i które staramy się wykonywać każdy z nas jak najlepiej potrafimy. Dzisiaj było tutaj wspomniane, że moje korzenie, moja droga zawodowa zaczęła się właśnie w Krakowie.
w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Faktycznie tak się zaczynało, ale tam zetknęłam się też z patriotyzmem, z tradycją, z kulturą, z tym wszystkim, co tak ważne jest dla Prawa i Sprawiedliwości. I dzisiaj bardzo bym chciała, żeby każdy z nas mógł zrealizować swoje marzenia tutaj w Polsce. I to jest naszym obowiązkiem, nas, polityków, byśmy dbali o to, by marzenia Polaków się spełniali, by Polacy byli bezpieczni, by bezpieczna była nasza ojczyzna. Kłaniam się Państwu bardzo nisko. Jest to dla mnie bardzo ważny dzień, bardzo ważna nagroda. Dziękuję za to wyróżnienie. Dziękuję wszystkim Państwu za to, że jesteście wtedy z nami, kiedy potrzebujemy, ale że stawiacie nam też często trudne pytania i trudne zadania, bo to nas motywuje do tego, byśmy jeszcze lepiej pracowali. I dziękuję Wam za to, że byliście tutaj wtedy, kiedy w ostatnich tygodniach było naprawdę, były trudne momenty, bo to Wy dodajecie nam wiary w to, że warto, że Polska i Polacy zasługują na to, by była prawda, była wolność i by była sprawiedliwość. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Zapraszamy wszystkich laureatów. Zapraszamy wszystkich laureatów na scenę. Pani premier, prosimy nie odchodzić. Zapraszamy wszystkich laureatów na scenę do wspólnego zdjęcia. Zapraszamy. Tak, prosimy z nagrodami. Proszę. I teraz jest chwila dla fotoreporterów. Gratulujemy. Pani premier Beata Szydło, Nagroda Klubów Gazety Polskiej. Profesor Sławomir Cęckiewicz. Oraz wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Laureaci, Nagroda Człowieka Roku Gazety Polskiej, Nagroda imienia świętego Grzegorza I Wielkiego, a także Nagroda Klubów Gazety Polskiej. Dziękujemy. Szanowni Państwo, prosimy o zajęcie miejsc. Ponownie zapraszamy na scenę redaktora Gazety Polskiej Tomasza Sakiewicza. Mamy taką małą niespodziankę. Musimy się niestety pochwalić i trochę zaryzykować, bo jak wspomniałem, wychodzimy przez 190 lat w zasadzie w nie do końca zmienionej szacie graficznej, bo w wersji gazety drukowanej na papierze gazetowym. Jak ktoś z branży to wie, o co chodzi, reszta pewnie też. I postanowiliśmy po 190 latach coś zmienić i za kilka tygodni gazeta ukaże się w zupełnie nowej szacie magazynowej. To się też wiąże ze zmianą loga i chcieliśmy zaprezentować nowy projekt. To jest stary projekt, tak wygląda dzisiejsza Gazeta Polska. A tak będzie wyglądało nowe logo, bardzo się nie różni. Jest przygotowany też do prezentacji multimedialnych, tak żeby można było i w przestrzeni, i na różne sposoby. Ale też pragnę uspokoić, bo popróbujemy. Tak? Wszystko nie jest na zawsze. Przez 100 lat będziemy tak wydawać, a jak się nie spodoba, to wrócimy do starego. I to jest taka nasza niespodzianka, mała zapowiedź. Wszystko Państwo się dowiedzą już z naszych kampanii medialnych, no ale czasem nawet po 190 latach trzeba coś odrobinę zmienić. Redaktor Tomasz Sakiewicz, brawa! Chcielibyśmy gorąco podziękować naszym partnerom, dzięki którym dzisiejsza gala Człowieka Roku 2016 Strefy Wolnego Słowa
mogła się odbyć. A są nimi. Partnerem platynowym gali jest PZU, najstarsza polska firma ubezpieczeniowa, a dziś największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Partnerem strategicznym gali jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, lider rynku gazu ziemnego w Polsce. Partnerem technologicznym gali jest T-Mobile, zdobywca certyfikatu najlepszej sieci 2016. Partnerem gali jest PKN Orlen, lider sektora paliwowo-energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Partnerem gali są Polskie Koleje Państwowe SA. Partnerem gali jest PZL Świdnik. Jedyny polski producent śmigłowców z ponad 65-letnim doświadczeniem w branży. Partnerem gali jest Syntos SA. Partnerami wspierającymi są Grupa Adamet, polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna. Lotnisko Chopina w Warszawie. A także Poczta Polska, narodowy operator pocztowy. Tauron, Polska Energia SA, producent i sprzedawca energii elektrycznej. Thales Polska. Totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerem wspierającym galę jest Żabka Polska, od lat rozwijająca polską przedsiębiorczość poprzez franczyzę sklepów prowadzonych pod marką Żabka i Fresh Market. Szanowni Państwo, i w ten sposób zakończyliśmy część pierwszą, a przed nami koncert. Koncert muzyczny w wykonaniu tenorów młodego pokolenia z trzeciej edycji Bitwy Tenorów na Róże. Wojciecha Sokolnickiego, zwycięzcy tegorocznej edycji, Miłosza Galaja, Mikołaja Adamczaka oraz wirtuoza skrzypiec Bogdana Kierejsze. Artystą będzie towarzyszyć diwa operowa Alicja Węgorzewska. W programie usłyszymy utwory klasyczne, a także piosenki Leonarda Cohena i Andrea Bocellego, oraz repertuar nastrojowy i refleksyjny. Modlitwa obozowa, kantyczka z lotu ptaka, pieśń słoneczna świętego Franciszka z Asyżu. Zapraszamy.
panowa Alicja Węgorzewska i Bogdan Kierejsza. Dobry wieczór Państwu. To wyjątkowa chwila. Powiem dlaczego. Zaczynamy od pieśni, która powstała dzięki osobie, która jest na sali. Chciałam podziękować ekscelencji arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głudziowi za to, że zainspirował mnie i Bogdana Kierejsze do napisania hymnu dla Inki. Ten hymn został zaśpiewany na pogrzebie państwowym, a nasza wspaniała podporucznik Danuta Siedzikówna została upamiętniona pierścieniem Inki, który mam na dłoni. Jest ich 50. Jestem bardzo dumna, że mogę zaśpiewać dla Państwa tę pieśń. Dziś rozpali, już się iskrzy.
Odgałość życie, płomień przyszłość dziś rozpali, już się iskrzy w młodym bycie. Dziękujemy pięknie. Szanowni Państwo, zawsze wiedziałam, że istotą nie jest kariera sama w sobie, ale promowanie polskiej młodzieży, aby nam służyli, to myśmy ich wychowali, to myśmy ponieśli nakłady, aby wydobyć z nich to, co najlepsze, ich talent. Chciałam zaprosić na scenę tenorów młodego pokolenia. Miłosz Gałaj, Wojciech Sokolnicki i Wojciech Adamczak. Modlitwa obozowa. Teraz zostawiam Państwa z naszymi znakomitymi tenorami, którzy zaśpiewają kantyczkę z lotu ptaka. Dobrotliwy Boże, na swój ulubiony ludek, jak wychodzi rano w zboże.
Boże, zginać harde karki z trudem. Patrz, jak schyla się nad pracą, jak pokornie klęski znosi. Nie pyta, po co, za co, czasem o coś Cię poprosi. Czasem o coś Cię poprosi. Ujmij trochę łaski nieba, daj spokoju w zamian chleba. Innym udziel swej miłości, nam sprawiedliwości. Smuć się, Chryste, Panie, w chmurze, widząc, jak się naród bawi. Znowu chciałby być przed murzem i w pogańskiej krwi się pławić. Dymią później i warsztaty, lecz nie pracą, a skargami, że nie taka jak przed laty łaska Twoja nad mówcami. Siły grożą Ci nieczyste, zbawić się, o Chryste. Kalwin Litwin nam obliża, dźwigniemy ciężar krzyża. Załam ręce, Matko Boska, upadają obyczaje. Nie pomogła modłom chłosta, młodzież w szranki ciała staje. W nędzy gdzie się krew gorąca, bez sumienia, bez oddechu, po czym z własnych trzewi strząsa niedojrzały owoc grzechu. Co zbawienie nam, czy piekło, byle życie nie uciekło. Wszyscy święci, handel lud zalewa Boży, obce kupce i klienci w złode bawią go obroże. Liczy chciwy Żyd i Niemiec, dziś po ile polska czystość kupi duszę, kupi ziemię i ostawi pośmiewisko. Co nam hańba, gdy ta wszystkich naraz nie wysłuchasz. Zadumił się więc niebieski w imię Ojca, Syna, Ducha. W imię Ojca, Syna, Ducha. W imię Ojca, Syna, Ducha. Co nam, Panie Magdyta,
Wojciech Sokolnicki, Mikołaj Adamczak, Miłosz Gałaj i orkiestra pod dyrekcją maestro Jacka Pawełczaka. Kwiaty z tamtych lat, jasne kwiaty,
gdzie są kwiaty z tamtych lat. Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat. Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak. Kto wie, czy było tak. Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty. Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszłyś w świat. Kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak. Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszły ślad. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad. Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z tamtych lat? Tam, gdzie kwiaty. Gdzie mogiły z tamtych lat? Czas zatarł się lat. Gdzie mogiły z dawnych lat? Tam, gdzie kwiaty posiał wiatr. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? A teraz chciałam zaprosić na scenę skrzypka, wirtuoza, kompozytora, aranżera Bogdana Kierejszę. Proszę Państwa, ja Państwa teraz trochę zaskoczę. Szable w dłoń. Zobaczycie Państwo, co to za utwór niespodzianka. To szable w takim razie będą później, a teraz jeszcze kolejność mi się pomyliła, ale też bardzo fajny utwór i jeszcze chciałem tylko Państwu dodać, że mamy tutaj pozwolenie oficjalne od organizatorów tego budynku. Można śpiewać. Ja tylko powiem Państwu, w którym momencie. Bardzo prosty tekst. Na, nic więcej. Thank you.
Państwa, każdy muzyk chciałby się trochę popisać, wirtuoz szczególnie, więc dla Państwa zagram teraz taki wirtuozowski utwór na skrzypcach, który symuluje śpiew ptaszka. Dokładnie mogę Państwu zdradzić nawet jakiego, to będzie skowronek. I could
gdzie, gdy przejdziesz próg, jest tyle dróg, co w świat prowadzą. I znasz sto mądrych rad, co drogę w świat wybierać radzą. I wciąż ktoś mówi ci, że właśnie w tym tkwi rzeczy sedno, byś mógł z tysiąca dróg wybrać tę jedną, bo przecież jest nie jeden szlak, gdzie trudniej iść, lecz idąc tak, nie musisz brnąć pochlebstwa dym i karku wiąć, przed byle kim rozważ tę myśl, a potem iść, iść własną drogą. Wojciech Sokolnicki, Miłosz Gałaj, Mikołaj Adamczak i orkiestra pod dyrekcją Jacka Pawełczaka. A teraz zaśpiewamy dla Państwa pieśń, którą na ołtarze klasyki wyniósł Luciano Pavarotti, a jest to pieśń Lucio Dalli Caruso. Oni są tacy skromni. Myślę, że oklaski ich zachęcą, żeby wyszli do przodu. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, davanti una terrazza dal golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva il pianto, si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Thank you.
ogni dramma falso. Con un po' di trucco della mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondo i pensieri. Trewoci. Proszę Państwa, warto zapamiętać tę nazwę. Trewoci i orkiestra pod dyrekcją Jacka Pawełczaka. A solo skrzypcowe wykonał Bogdan Kierejsza. Dziękujemy. A ja zaśpiewam dla Państwa jeszcze jedną pieśń. Pieśń, którą usłyszałam w operze La Fenice. Była wykonana przez włoskiego artystę Fausta Leali. Fausto Leali zaśpiewał tę pieśń w 1988 roku na festiwalu w San Remo, ale potem usłyszałam piękną wersję Davida Fostera. O, właśnie, mam prośbę do panów z nagłośnienia, gdyż z tyłu na sali państwo nie słyszą. Ja rzeczywiście sama to sprawdziłam i już tak bym szepnęłam, ale właśnie te oklaski są dla Państwa z techniki, żeby nagłośnić dobrze tylną część sali. I pieśń opowiada o tym, jak bardzo nam czasami brakuje pewnych osób. W tym tygodniu odszedł jeden z moich bardzo bliskich przyjaciół, także Jurku, dla Ciebie ta pieśń, a ja zaśpiewam Państwu Mimanki, którą usłyszałam w aranżacji Davida Fostera dla Andrei Bocellego. Quando il sole dà la mano all'orizzonte, quando buio spegne chiasso della gente, la stanchezza d'osso che non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora mia, mi manchi. Nei tuoi sguardi quel sorriso un po' cosciente, le scuse di quei tuoi probabilmente, se qui la regola che non scende giù, e tu mi manchi.
Drodzy Państwo, to już zapowiadane wcześniej, szable w dłoń i na konie. I found there was a secret chord that David played that pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight over Troy. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drawn Alleluia, 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 Alleluia. To God above, but all I ever learned from love is how to shoot at someone without Julia. It's not a cry you're gonna hear at night, it's not somebody who has seen the light, it's a c'è ma si fuie te la sta sta te la sta sta e non corre a pie se non ti struie se non guarda se non guarda iammo, iammo, pappa, iammo, 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 pappa, iammo, iammo, funicuri, funicula, funicuri, funicula, pappa, iammo, iammo, funicuri, funicula. Funiculi, funicula, funiculi, funicula, pappa, iamma, iamma, funiculi, funicula. Se viesci, tu saci, reprendei più senchi, funiculi, funicula. Se viesci, tu saci, un tajemnici dźwięki, funiculi, funicula. A mnie powiedział kiedyś ktoś w sekrecie, funiculi, funicula. Że gdy powiesz jedno wnet w kobiecie, serduszko drży, funikula. Jammo, jammo, pappa, jammo, 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 pappa, jammo, jammo, funikuli, funikula, funikuli, funikula, pappa, jammo, jammo, funikuli, funikula. Funikuli, funikula.
funicula, funiculi, funicula. Drodzy Państwo, dziękujemy wspaniałym artystom. Zespół Trio Bocci, trzy głosy w składzie Wojciech Sokolnicki, Miłosz Galaja, Mikołaj Adamczyk. Orkiestra pod batutą Jacka Pawełczaka. Zapraszamy wirtuoza skrzypiec Bogdana Kierejsze. Drodzy artyści, widzowie proszą o bis. Ale my już nic więcej nie umiemy. Boguś, mów o sobie. Pod dyrekcją maestro Jacka Pawełczaka. Dziękujemy Państwu za spotkanie i życzymy, żeby
przez następne lata świeciło nam słońce. Nie. Już nie. Dziękujemy. Drodzy Państwo, gala Człowieka Roku 2016 Strefy Wolnego Słowa dobiega końca. Dziękujemy bardzo za przybycie, dziękujemy pani premier Beacie Szydło. I nawiązując jeszcze do słów pani premier, która zwróciła uwagę, że każdy z laureatów reprezentuje inną wartość. Mówiliśmy o wizji, mówiliśmy o prawdzie, o wolności. Nie zapominajmy także o pięknie. I z tymi wartościami zostawiamy Państwa i zapraszamy na poczęstunek. Do zobaczenia za rok.